Naprawdę było fajnie. Czat. Jest jedna rzecz, której ludzie nie widzieli na wizji. Sobie browara otworzyć na ja pierdzielę. Czy pan może? Jezu, Złomka, dziękuję bardzo. Czat. Pewnie już z opowieści niektórych było, ale to był złoty czas. Dzień dobry. 19:30, przyszedł jakiś chłop rozruszać widownię. Przed wizją jeszcze, no nie? I zaczepiał ludzi, pytał się, co robią. I był jeden dziadek na widowni. I on mówi, co pan taki stary tu przychodzi, ile ma pan lat? I coś tam zaczyna się z niego śmiać, że w czołgu jeździł. I jedynie co się dzieje, i jedyne co się działo, to Mandzio się z tego śmiał, nie? I ja myślę, kurde, trochę sadgę, że chłop się śmieje, bo stary człowiek przyszedł na roast, nie? A potem okazuje się, że to był stary Gimpera, a Gimper za takiego winklu się tylko patrzył, jak jakiś chłop na scenie dokucza ojcowi. Nie, no kill me. Jak się ja się dowiedziałem już po tym, jak już skończyło się tak to gnębienie tego dziadusia, to myślę, ja pierdzielę, gdybym tylko wiedział, nie? A ja nie wiedziałem, no stary Gimpera, skąd ja mam wiedzieć, nie? Ale creeper. I stąd. Nie no, super było, super było. Diables super był. Diables chat MVP dyskusji, bo Diables jest najbardziej lojalną osobą ever, chat. Dyskutuje z kimś na jakiś temat, Diables stoi obok nas i udaje, że kontaktuje. Ja potem mówię, no jak Diables? Fakty, a on mówię, no, plus jeden Evron. A o czym rozmowa? On normalnie, czat, zawsze po mojej stronie. Nawet jak nie słucha, o czym gadamy. Let's fucking go. Wow. Założyłabym sobie życie, ale co tam się stało? Skacowanego streamera. Idziemy na aftera, jakiś chłop nam w ogóle, czat, idziemy na aftera, chłop nam jakiś w ogóle otwiera jakieś tajne wrota, bo na samym evencie było chyba, nie wiem, z ponad 100 osób, nie? Dubiel to jest super osoba, czat. Ja nie rozumiem jakiegoś hejtu na niego. Naprawdę w porządku człowiek. Ale pomijając to, otwierają się jakieś wrota i wchodzimy i jest open bar, no nie? Z alkoholem. I podchodzi do nas, kurde, nie pamiętam, czy Suchor, czy ktoś z ekipy. Nie, Suchor to był. I mówi, że alkohol jest na kartki, trzeba kartkę dać, żeby alkohol ci dali. I chłop wyciąga z kieszeni pomiętą kartkę, taką mały taki kartonik, i tam jest Comic Sans. Defaultowa czcionka i napisane Roast. No nie, mówi, masz tą kartkę, musisz dać pani w barze i ona ci wtedy da drina, nie? Ja mówię, kartkę Roast mam jej dać, tak? Mówię, nie no, nie ma opcji, że to nie jest bait, ja nie będę robił z ciebie klauna. Meanwhile Zacha mówi, to daj tą kartkę, nie? Dałem mu kartkę, chłop wraca z drinem. Ja mówię, serio, to jest drink na jakąś kartkę? On mówi, no tak. A ja mówię, a gdzie są nasze driny? No nie mam, jedna kartka, jeden drink. A mówię, to skąd ja mam mieć jakieś kartki? Mam wrócić do domu, wydrukować sobie A4, roast, pociąć to na małe szabloniki i wymieniać na driny. Musieliśmy szukać ludzi, którzy nam dadzą kartkę roast. Nie wiadomo, kto je miał, ale nagle przychodził typ. Co jest? Nagle przychodził jakiś typ, czat. To jest człowiek? A oni nie mam pojęcia, kto to jest. 30 minut czekali na swoje karteczki. Bez kitu. No i co robisz, klaunie? Klaun z koszalina po prostu pieprzony. I czat, i najlepsze to, przychodzi jakiś typ w trakcie imprezy. 28 grudnia o godzinie 19:22 obiecałeś mi, że wczoraj miał być Outlast. Rozumiem, dlaczego nie było, ale dzisiaj to by już wypadało, pepoglad. A więc kontynuując. Czat. Objawiał się jakiś pieprzony święty Mikołaj. Nie była to osoba z ekipy, nie była to osoba od nas. To był chyba organizator albo chłop, który trzymał ten event. On podchodzi do nas, do naszej piątki i mówi, cześć chłopaki, proszę bardzo, i daje nam te szabloniki. My pijemy drina, mija 10 minut, on podchodzi i dzień dobry panowie i panie, proszę karteczka, i chłop nam daje te kartki roast.
i my je wymieniamy na driny. Nikt nie pytał, ja nawet nie mam pojęcia, kto to jest, ale jak chłop nam daje kartki, no to biorę, nie? Jeżeli tu się wymienia driny nie na pieniądze, tylko na kartki, no to w takim razie jakiś darczyńca przychodzi z jakimiś kartkami. Nie mam pojęcia do teraz, kto to jest. I raz idziemy wymienić te kartki z Diablesem, i teraz pyta, bo on zawsze zaczynał ode mnie dawać te kartki. I Diables takie, kto to w ogóle jest? A ja mówię, nie wiem, jakiś święty Mikołaj przychodzi dawać nam kartki na drinki. Ale bez kitu, do połowy imprezy byłem przekonany, że jestem wkręcany i ja nie musiałem tej kartki dawać. Wystarczyło poprosić. Ale potem podpatrzyłem, że inni też te kartki dają. Chyba, że wszyscy są wkręcani. Bo czat, ja rozumiem, w klubie czasami są żetony, no nie? Gdzie dajesz i masz free drina. Ale to jest czat... No, to wyglądało tak. Coś takiego, czekajcie. Sorry, będzie biało. Czy ja mam dalej ten napis? Holy shit. To było coś takiego. Ja wiem, kto to był. To było bohater Pepowisz. Tak napisane ręcznie i kartka była takiej wielkości. I on tak podchodzi, proszę, to jest Nadrina. Ała, o nie, czad, biała kartka, przeżyliście wszyscy? Jezus Maria, czad, ała, ała, biała, już kurde, tak nie ryczeć. Ja pierdzielę, troszeczkę białego, przeżyliście wszyscy? No to jak się dzień robi? Wychodzicie na zewnątrz i się nagle spalacie jak wampiry i... O, boli! Gadi! Ebro, na kanale party, wczoraj wysłałem koncept awatara. Pewnie, już zaraz wszystko sprawdzamy. Super było, naprawdę. Zawsze mi się, podobało mi się za każdym razem była ta sama reakcja. I to mi się najbardziej podobało. To twój śmiech Victoria, przez 3-4 czasu po najbardziej mi się podobało, jak na przykład podchodził Freeze, bo ja się nigdy z nikim z ekipy nie widziałem, IRL, nie? I podchodzi tak, siema, 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 i tam siema, Michał, siema, ktoś tam. I nagle mówię, siema, Evron, i on dalej, siema. Potem podchodzi do innej osoby, siema, i taka zapauza i tak, co kurde? I tak się obraca i się na mnie patrzy. I tak miał dosłownie każdy. A Patec był najlepszy. Patec tak, wita się, Patec w ogóle jest, jaki biedny człowiek. Chat, stary wchodzi, ja nawet nie wiedziałem, ale stary wchodzi na scenę blady jak nieszczęście. I nagle Suchor mi pisze na Discordzie, bo siedział dalej. Patec ogólnie godzinę temu nie wiedział, że tu będzie, nie? On taki blady wyszedł na tą scenę. Ja myślę, ja pierdzielę. Not like this, nie? Nie no, ale to chyba, wiecie, to chyba się zgodził, nie? No chyba go nie brali na siłę. Ja bym powiedział, nie no, nie ma opcji. Patec myślał chyba, że ja go wkręcam, że jestem z sobą, bo to było... Zwykle to było takie coś w stylu, że... Wiesz, witam się i mówię Evron i ktoś... O kurde! No w sensie, wiecie, takie mini zaskoczenie, nie? A Patec, przywitałem się, mówię, siema Evron, on nie puszcza mojej ręki. I tak, co ty pier... I tak ja zaczyna gadać, jakieś pretensje do mnie ma, jakieś... Ja nie wiem, co się dzieje. Ja pierdzielę, przepraszam, żartowałem, jestem Krystian. Nie wiem, ale też śmiesznie. Nie no, fajnie było, było całkiem zabawnie. Ale my cię kochamy, a widzimy, że jesteś bardzo zmęczony, może prześpisz. Super było. Z Kasią pogadałem długo. Z Wujkiem Łukim. Spoko było bardzo. W ogóle, co się dzieje? Bo czat, ja starałem się ludziom nie wchodzić w dupę, w sensie na zasadzie takim, że siema, przywitam się, no nie, jak ktoś z kimś gadał. I sytuacja była taka, co było już randomowe, ja to ledwo pamiętam, bo to już była bardzo późna pora. Podchodzi wujek Łuchy z Nowciaksem, a ja się jeszcze Nowciaksowi nie przedstawiłem. I wujek Łuchy mówi jakąś akcję typu, Evron, bo tu fan chce cię poznać, nie? A ja tak wstaję. I Nowciaks takie, Evron, szufla, nie? Ja takie, Nowciaks, let's go, nie? Myślę, co się dzieje? I zaczynam opowiadać tą historię, że ludzie spamowali mu na Instagramie, coś tam mówi, no, nie, no, jakbyś chciał jakiś buty, to git, nie? Normalnie, Nowciaks MVP. A może poznałeś jakaś kobitkę tam przy stojniaku? Ale na przykład, nie przywitałem się, znaczy nie przedstawiłem się na przykład Wersow. A to nie dlatego, że nie chciałem, tylko ona cały czas jakiś, albo miała jakieś wywiady, albo z kimś rozmawiała. I ja tak nie będę wbijał i mówił, siema, tylko wiecie, jak losowo, nie? A potem gdzieś poszła, więc no unlucky, jest jak jest, jest jak jest. Ale nie, było naprawdę bardzo pozytywnie, bardzo pozytywnie. Fajnie było, fajnie było, fajnie było. MVP? Dubiel.
sam roast był taki, ja nie wiem w sumie jak opisać roast, Chad, jak opisać roast? Roast można opisać tak, że... Run, dzięki bardzo. Nie no, roast był chyba, ja nie wiem, jak to, ja w ogóle nawet nie wiem jak to na wizji wyglądało, bo jakby ja nie oglądałem w ogóle nic jakby z roastu, jeżeli chodzi o nagrania. Ja już nawet nie pamiętam do końca, co tam się działo. Szczerze mówiąc, nawet nie pamiętam, co się działo.